Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariangelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny szachowy spektakl w postaci pięknej partii, która miała miejsce podczas festiwalu szachowego zwanego bliżej jako Gibraltar Masters, który miał miejsce w 2019 roku, więc świeżynka moi drodzy. Podczas tego festiwalu rozegranych zostało multum pięknych partii. Jednej z nich przyjrzymy się dzisiaj. Grają tutaj tacy szachiści jak Sebastian Mace oraz Daniel Olivares. Tyle słowem wstępu, nie będę przeciągał. Białe decydują się rozpocząć tę partię ruchem e4. Na co czarne grają c5, obrona sycylijska i teraz nie skoczek f3 jako najpopularniejsza linia, tylko skoczek c3. Elastyczne posunięcie. Nie opowiadają się za tym, że będą grały d4 w kilku kolejnych ruchach białe. Być może jakieś rozwijanie gońca poprzez g2, tak zwana zamknięta sycylijka. Zobaczymy. Czarne miały kilka opcji. g6, d6, tylko że po d6 zapewne. Zauważyłem to, że w większości przypadków na tym topowym poziomie grana jest goniec b5. Tutaj z małym uproszczeniem goniec d7, goniec bije, skoczek bije i nawet d3, nawet d4, moi drodzy. Z takim uproszczonym schematem białe radzą sobie całkiem nieźle, bardzo grywalna linia. Dlatego zanim D6, to pada, moi drodzy, użyteczny ruch A6. A6 stopuje wszystko przed wdarciem się tutaj, moi drodzy, na B5. Przygotowuje samo w sobie B5 z jakimiś koncepcjami agresywnego B4. Oczywiście robi też, co za tym idzie, miejsce dla gońca. Ten ruch kojarzymy rzecz jasna z wariantem Najdorfa w obronie sycylijskiej. Wracamy do partii. Białe kontynuują grę w sposób następujący. Skoczek F3 spodziewałem się, chociaż skoczek GE2 pada. O, ten goniec, moi drodzy, nie będzie rozwijany na tej przekątnej, tylko po ruchu G3 na G2. O, tędy, być może D3, być może D4. Jakie koncepty pojawią się na grę? To zobaczymy za momencik. Teraz już są gotowe czarne, aby zagrać D6. Nie mają tutaj problemu, wszystko jest pod kontrolą. Nic się nie wdziera na B5, G3. Ze strony białego B5 rozpychają się na skrzydle hetmańskim czarne, bo mogą. Grozi zaraz nawet jakieś, moi drodzy, P4 i zrobienie miejsca dla białopolowego gońca. Goniec G2 szybciutko, goniec B7, łatane są, moi drodzy, dziury, łatane są luki i teraz roszada była jak najbardziej grywalną opcją. D3, a nawet D4, stare dobre D4 przeciwko tutaj obronie sycylijskiej, moi drodzy. Tak było w partii. CD, skoczek bije D4, skoczek F6. Nie za bardzo jest to tutaj komentować. Obie figury logicznie rozwijają do gry. Obie figury, powiedziałem? Obie strony rozwijają logicznie figury do gry. Roszada ze strony białego, E6. E6 wiele zdradza. Zdradza to, że czarnopolowy goniec u czarnego będzie rozwijany na pole E7, tak jak to często miejsce ma tutaj w wariancie Scheveningen w obronie sycylijskiej. Troszeczkę teorii, ale nie za dużo. Wieża 1, bardzo fajny, aktywny ruch. Wieża, moi drodzy, wchodzi tutaj na linię E i patrzy tutaj ukradkiem na króla, co dla króla zazwyczaj dobrą informacją nie jest. Ten ruch wieża 1 jest bardzo sprytny, wiecie dlaczego? Oczywiście goniec też mógł gdzieś dogrywać, ale wieża 1 jest teraz lepszy. Uniemożliwia zagranie gońcem na E7. Z tym pierwotnym planem czarne nie mogą wyjść. Dlaczego? Bo jeżeli teraz goniec E7, no to jest problem. Problem, moi drodzy, podwisające figury robią robotę. No, dla białego robią, dla czarnego niekoniecznie. Po goniec E7 jest problem. W tym momencie E5 załatwia sprawę, moi drodzy. Cyk, cyk i cyk. W każdym z tych wariantów możliwych po ruchu E5 czarne tracą figurę, białe wychodzą z figurą do przodu. Jeżeli nie wierzycie, no to sobie ten manewr zastosujcie, przećwiczcie, ustawcie. Może w innej kolejności. W każdym razie nie mogą zagrać teraz goniec E7 i zrobić roszady, tylko muszą jakoś tutaj załatwić ten problem. Inaczej, pada tutaj, moi drodzy, hetman C7. Hetman i tak bardzo często na tym skrzydle hetmańskim w tych strukturach odnajduje swoje miejsce. Tutaj, moi drodzy, po jakimś ruchu B4 skoczek odchodzi, zdwojenie tutaj ciężkich figur na linii C ma miejsce. No i bardzo fajna gra tutaj na skrzydle hetmańskim u czarnego w tych właśnie tutaj ustawieniach się prezentuje, się maluje. A jak będzie w tym wypadku? Zaraz zobaczymy. Hetman C7, moi drodzy, padło w partii, a tutaj agresywne są białe. Agresywne troszeczkę szybciej w rozwoju, roszada zrobiona, więcej figur wyprowadzonych do gry, więc mogą pozwolić sobie na aktywną, agresywną grę. A4. A4 jest problem z tym pionem, moi drodzy, ale czarne powiedziały, nic tu nie będę bił, nic tu nie będę otwierał, tylko gram B4.
co jest dobrym pomysłem, co jest dobrym posunięciem. I teraz pytanie do Was. Gdzie Sebastian Mace umieścił swojego skoczka? Tylko nie mówcie, że w stajni. Moi drodzy, tutaj za bardzo nie ma jak tego skoczka wycofać. Dlaczego nie ma jak? No bo jeżeli tak by zagrały, no to niby nic się nie dzieje. Aczkolwiek strata cennego tempa, a jak wiecie, tempa są bardzo istotne, jeśli chodzi oczywiście o grę w szachy. B4. Sebastian Mace uznał, że on nie będzie, moi drodzy, nigdzie tego skoczka wycofywał i już Was tutaj naprowadzam. Skoczek D5, ajajaj, to poświęcenie jawne skoczka, no przecież tutaj pion bije, moi drodzy, ale o to chodziło, czarne na to poszły, żeby było ciekawie. E bije D5, E bije D5, ale jest szach. I teraz tak, co mają białe za poświęconą figurę, no bo to jest kluczowe pytanie. Poświęciły lekką figurę, skoczka, całego skoczka, ale mają obiecujący atak. Problem z królem, moi drodzy, jest ewidentny problem tutaj z rozwojem u czarnego. Ciężko będzie zrobić roszadę, jest już w tej chwili praktycznie niemożliwa, moi drodzy. No oczywiście jeszcze gonie C7 wchodzi w grę, chociaż po gonie C7 pokażę Wam, co by się działo. Po gonie C7 skoczek F5 jest problem z tym polem, moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, że nie za bardzo jest co począć. Dlatego też gonie C7 tutaj, moi drodzy, nie jest najlepsze. Trzeba się ratować w inny sposób. No i tutaj białe dostają niesamowite możliwości aktywnej, agresywnej gry. Król D8. Król D8 jest o wiele lepsze, bo przygotowuje gonie C7 i z tą subtelną różnicą, że wieża na E8 będzie tego punktu E7 mogła bronić. Król robi kulturalnie miejsce dla wieży. Bardzo kulturalny król, wydawałoby się. Jak partię kontynuować? Tutaj pada szybciutko goniec G5, skoczek zostaje powiązany. Gonie C7, rozwiązanie. Ktoś powie, kto rodzi rozwiązanie. Skoczek F5. Czyli tak jakby powtórka z rozrywki. To, o czym mówiłem, jest problem, moi drodzy. Jak widzicie, o. Tylko, że teraz mamy wieża E8. To, o czym wspominałem przed momentem. I co? Czarne bronią się z głową. Można powiedzieć, że wybroniły się. Białe poświęciły pozycję poświęciły. Poświęciły skoczka i co? I dostały lepszej pozycji, obiecującego ataku. Dostały. Pozycja czarnego trzyma się, ale na włosku, wierzcie lub nie. Podwisa punkt, moi drodzy, G7, więc skoczek bije G7. Wydawałoby się naturalna koncepcja. Tylko, że wieża teraz wraca na G8. Czy biały coś przeoczył? Czy biały czegoś nie doliczył? Tu jest skoczek, za skoczkiem jest goniec, moi drodzy. Czy w tym wariancie białe coś tracą? Czy znowu będą zmuszone coś poświęcić? No, pomyślmy, moi drodzy, pomyślmy, bo to jest dobre pytanie. Sprawdzałem linię ze skoczek E6 szach, wcale tutaj nie jest dobra dla białego, więc w tym wypadku skoczek, moi drodzy, E6 nie wchodzi w partii. Pada inny ruch, kulminacyjny moment, jeden z wielu w partii. Hetman D4, ależ piękne posunięcie. Biały w tym momencie mówi, słuchaj, chcesz? Bierz skoczka, ale na moich warunkach. I czarny tego skoczka nie wziął, przestraszył się. I słusznie. Po ruchu hetman D4 nie można za bardzo bić tego skoczka wieżą. Wiecie dlaczego? No bo chodzi, goniec bije F6. Moi drodzy, jest problem. Jest duży problem w postaci tutaj ataku i tutaj podwójnego ataku. No tarapaty, tarapaty w obozie czarnych. Bicie tego, no to jeszcze tutaj, moi drodzy, hetman z szachem, później leci wieża. No masakra istna, tak. Piłą łańcuchową, jak to kiedyś mówiłem. Dlatego też ten skoczek jest untouchable, nietykalny. No ale czarne uznały, że nie wszystkie figury grają, a nie więcej figur będzie w grze, tym łatwiej będzie się wybronić. Nie zapominajcie o tym, że białe poświęciły figurę. Jeżeli tutaj dacie się oswobodzić rywalowi, kiedy coś poświęciliście, on sobie króla ustawi w bezpiecznym położeniu, porozwija figury, odetchnie, no to niestety nie utrzymacie presji i nie będziecie w stanie tego ugrać. Świetnym nauczycielem tego typu grania jest oczywiście Michał Tal. Chociaż Sebastian Mace widzę, że tutaj daje radę. Skoczek BD7 grają czarne, kolejna figura wchodzi do gry, skoczek dostaje protekcję, no dostaje wzmocnienie, wsparcie z powietrza, chciałoby się powiedzieć. No ale tutaj tak naprawdę to nie jest koniec problemów dla czarnego, no bo teraz niby wszystko już się trzyma, niby wszystko gra i buczy, ale jest problem. Jest problem. Tutaj wisi skoczek, ktoś powie, co prawda, może tym skoczkiem gdzieś odchodzić. Nie, jeszcze nie. W tym wypadku białe decydują się poświęcić tym razem jakość. Biją, moi drodzy, bardzo ważnego gońca, który łata te dziury. Jest tutaj rozwiązaniem na wiele problemów u czarnego, więc tego gońca trzeba po prostu zdjąć z anteny. Wieża bije E7. Co za gra, moi drodzy, no agresywnie. Powiedziały białe A, no to muszą powiedzieć B. Nie ma za bardzo opcji tego nie przyjąć, powiem tylko tyle, więc król E7 i teraz zapewne większość z Was wierzy E7 z szachem. Dobry ruch, ale nie najlepszy.
A tutaj panowie myślą, jak można uprzykrzyć życie rywalowi. Na szachownicy oczywiście. Skoczek F5. Najpierw odejście, moi drodzy, z tempem spod ataku. Jest szach, moi drodzy, król F8 padło w partii. I teraz wydawałoby się, że za darmo jest skoczek. Koniec bije F6. Goniec bije F6. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, troszeczkę kurz opadł, no ale jak widzicie, król nie czuje się zbyt komfortowo. Jeżeli mielibyśmy ocenić bezpieczeństwo obu króli, no to zdecydowanie król na G1 może powiedzieć, że czuje się komfortowo, jest w hotelu all inclusive, moi drodzy, no i ma tę właśnie słynną opaskę wymoczoną w basenie. O co chodzi? O to chodzi, że tutaj bardzo niebezpieczny skoczek. Tutaj bardzo mało możliwości ma król, jeśli chodzi o czarnego króla, poruszania się. Zaraz oczywiście wieża 1 przy tym hetmanie. No będzie problem. Ale to nie koniec partii. Z tego tytułu, że gorzej stoją czarne, no to one po prostu nie powiedzą. Poddajemy partię i tyle, tak? Dziękuję. Grają dalej. Teraz spodziewałem się skoczek bije 6. To była opcja. Chociaż opcja, która pogrążyłaby czarnego bardzo szybko. Po hetman bije F6, plan jest prosty. Wieża 1, odcięcie króla od ucieczki, no i coś tego typu. Hetman H6, szach, po zasłonie wieżą, moi drodzy, checkmate. W postaci hetman G7. No prosty plan wydawałby się. Tego czarne chciały uniknąć, nie wzięły tego gońca. Chociaż czy powinny, ciężko powiedzieć, tam chyba nieuchronna tak naprawdę była siatka matowa, musiałbym się bliżej temu przyjrzeć, a przyznam się, że nie przyjrzałem się. Tutaj takie wtrącenie jeszcze padło, wieża G6, aby tutaj wieża, moi drodzy, nie wpuszczała nic na pole H6 i atakowała, moi drodzy, wraz ze skoczkiem gońca. No wydawałoby się dobry ruch, ale nie na tyle dobry, żeby to oczywiście obronić jeszcze tą sytuację kiepską u czarnego, jakby nie było. Partia w stylu bardzo agresywnym jest kontynuowana. Białe grają, moi drodzy, szach, goniec G7. Bić wieżą tego za bardzo nie można. Wchodzą tutaj bardzo przykre rzeczy, więc w tym wypadku mamy król E8. Król mógłby równie dobrze pójść na G8, tylko że po król G8 jest mat w jednym. Sorry, batory. Skoczek E7, checkmate. Więc król, moi drodzy, zmuszony po tym szachu pójść na E8. No ale teraz nasuwa się kolejne posunięcie. Zapewne większość laików początkujących widzi, że trzeba dołączyć kolejną bierkę niegrającą, moi drodzy, z tempem, czyli wieża E1, szach. No teraz wieża, moi drodzy, czekała na swój moment, ma go. I teraz tak naprawdę odejścia gdzieś królem, no to same kłopoty. Sprawdźcie sobie to ustawienie, no i spróbujcie wywnioskować, co by się działo po ruchu, chociażby król D8. A działyby się rzeczy nieprzyjemne dla czarnego. Skoczek E5 jeszcze w partii, taki przedostatni ruch, no łudzą się jeszcze czarne, że jakoś tym tutaj skoczkiem przyczopują, to jest dobre słowo, no to by mogło wyjść, jak najbardziej się zgodzę, tylko że po tym, moi drodzy, mielibyśmy zapewne, o, coś takiego, wymiana hetmanów teraz, no nie za bardzo, tutaj jest na rękę białym, białe utrzymują presję, atakują, więc ten hetman się jak najbardziej przyda. Teraz pada ruch i z miejsca czarne poddają partię, wierzcie lub nie, moi drodzy. Jakie to posunięcie? Skoczek bije D6. Obrońcą tego punktu był pion. A teraz tak naprawdę obrońcą tego punktu, załóżmy, po odbiciu hetmanem będzie hetman. Ale niestety, raz, dwa, trzy. 3-1, moi drodzy, jeszcze tu jest otwarta linia, jest król, więc wybicie tego, moi drodzy, z atakiem na hetmana, później jakieś tempo po odejściu siatki matowe są nieuniknione. Oczywiście bicie wieżą również prowadzi do katastrofy. Chociażby teraz wieża bije 5, możecie ustawić sobie to ustawienie i poprzestawiać klocuszki, bierki, moi drodzy, zobaczycie, że tutaj biały wygrywa w każdym możliwym wariancie. No taka partia z mojej strony, mam nadzieję, że się podobała. Cenna lekcja od Sebastiana Mejza, tak to się odmienia, nie wiem, o tym, jak atakować, moi drodzy, niezroszowanego króla. No tutaj czarne ociągały się z tą roszadą, tutaj straciły tempo w postaci ruchu hetman C7, no i później już były kłopoty po skoczku D5. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, gdzie tutaj czarne zrobiły błąd taki kluczowy. Myślę, że przyjęcie tego skoczka pionem mogło być błędem. Może tego skoczka należało wybić gońcem? Ciężko powiedzieć, moi drodzy. W każdym razie nie będę już tutaj zastanawiał się nad tym dłużej. Dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia.